Hej, hej, witajcie. Cześć. Tak, słuchajcie, witamy Was w poniedziałek. Dzisiaj mamy początek nowego tygodnia. Jak widzicie, jeszcze jesteśmy na miejscówce kwarantannowej, no bo wróciliśmy tu wczoraj wieczór, pewnie widzieliście. Spodobało nam się tak tutaj. Tak, no ale prawda jest taka, że po prostu musimy tutaj posprzątać i spakować się do reszty. No i dzisiaj już opuścimy, zamkniemy już tutaj. Nie będziemy wracać, ale korzystamy z tego, że mamy tutaj internet, więc postanowiliśmy jeszcze nagrać coś, jakieś tam wiadomości z naszego życia. Więc może od tego, że wczoraj w tym filmiku, pewnie widzieliście, ja się tam trochę skarżyłem, że na Placu Nowym te zapiekanki podrożały. Nawet dostałem potem informację od koleżanki Karoliny, że ja powiedziałem, że o 25%, a między 6 a 8 to jest 33%. Okej, ale już nieważne. Matematyka naprawdę nie jest tu ważna. No, matematyka jest bardzo ważna. Tak, ale nie o to mi chodziło, żeby tutaj wyliczać tak co do procenta. Bardziej ja się trochę zastanowiłem i ja tak sobie pomyślałem, że wiecie, że może ta pani z tych zapiekanek, może to jest jej jedyne źródło utrzymania i teraz jej tak strasznie spadły obroty i ona podniosła tą cenę, bo po prostu boi się, że nie przetrwa. Chociażby tego wszystkiego. Tak, żeby chociażby coś zarabić. Tak, więc może ja po prostu przemyślałem sobie i źle to trochę wczoraj podsumowałem, także sorry. Wydaje mi się, że po prostu ta pani chce jakoś przeżyć, przetrwać ten kryzys i stąd pewnie to podniesienie cen. Tak. No, także troszeczkę się tłumaczę, ale przynajmniej widzicie, że człowiek jest w stanie się pomylić, jest w stanie się przyznać do błędów. Tak czy nie. No. No, a poza tym to słuchajcie, no znowu zapowiadają dzisiaj piękną pogodę, także musimy się tutaj pospieszyć z tym wszystkim i zacząć coś robić na działce, bo tam też trzeba zgrabić, trzeba jakieś rośliny poprzycinać. Dorenda wczoraj sprawdzała, że jabłonie jeszcze można, tak? No, ja się nie znam na tym, ale myślę, że jakieś małe cięcie takich małych gałązek jeszcze można, bo tam jeszcze za bardzo nie widać, że już rośnie. Najmniej ze wszystkich roślin tak naprawdę, więc spróbuję troszeczkę, może nie uszkodzić za bardzo. A takie duże cięcie to już w przyszłym roku. Teraz to fajnie widać, że niektóre rośliny się już obudziły i na przykład na jabłoniach już są takie malusieńkie pączki, ale na przykład jakieś inne drzewa tam mamy jeszcze, czereśnie to jest jeszcze zupełnie tak jakby martwa. Jeszcze. Nie, czereśnie wygląda tak, jakby lada chwilę mogła zakwitnąć. Okej. To może ja się nie przyjrzałem z bliska. Tak. Ale trawa jest już duża, no naprawdę. A mama, znowu moja mama też ma działkę poza Krakowem i byli tam wczoraj i ona z kolei mówi, że tam w ogóle trawa jeszcze nie wstała. To... Tak? Mhm. No bo to stara trawa. U nas wyrosła ta nowa trawa, którą sam w zeszłym roku wysialiśmy. Ale widać, a stara trawa też jest krótka. Ale widać, że jest susza, że po prostu od... No, jak my jesteśmy tu dwa tygodnie już ponad, to w ogóle nie było deszczu. Śniegu podobno też nie było, tak kolega opowiadał. I to wszystko jest strasznie wysuszone, także też musimy jeszcze doprowadzić wodę do ogrodu, bo zdjęliśmy taką rurę, ja to muszę, może jutro się uda naprawić. I będziemy podlewać, no, bo przynajmniej te tuje, one są takie wysuszone. Widać po... Ty patrzyłaś, że tak. Czubek jest... Końcówki gałęzie są już troszeczkę brązowe. A zasadziliśmy... Dorenda zasadziła w zeszłym roku 8 tuj? 5. 5 takich malutkich. I tak naprawdę przez ten rok może parę centymetrów urosły, więc no, trzeba je zacząć podlewać. Tak. A ja wam powiem jeszcze, że tak jak wczoraj byliśmy na działce i w ogóle tak trochę przejechaliśmy po Krakowie, no tak jak mówiłem, są pustki, ale poczułem jakiś taki optymizm, słuchajcie, powiem wam, że tak jak, wydaje mi się, że mam dobrą intuicję, tak jak już mówiłem na live'ie o tym dziadku, który tam do nas w Kairze zaczął zagadywać, a potem okazało się, że nas trochę naciągnął na posiłek. Ja go wyczułem od początku i... Więc uważam, że moja intuicja dobrze pracuje i po wczorajszym dniu też, jak sobie to wszystko jeszcze przez noc przemyślałem, to wydaje mi się, że będzie dobrze, że jeśli chodzi o to, że będziemy zdrowi, to myślę, że to nie będzie najgorzej, że chyba ten temat w mediach jest trochę bardziej rozdmuchany niż w rzeczywistości się to wydaje. No, to są moje odczucia na podstawie mojej inteligencji. Dobrze, na podstawie mojej inteligencji.
Niech będzie, nie wiem czemu tak chciałem powiedzieć. Intuicji, intuicji chyba chciałeś powiedzieć. Na podstawie mojej intuicji i na podstawie mojej inteligencji. O, tak będzie prawidłowo. Więc wydaje mi się, że będzie dobrze. Natomiast słuchajcie, wydaje mi się, że będzie niestety kryzys. No i tutaj trochę ubolewam, że doczekaliśmy się takich czasów, że zamiast naprawdę zajmować się poprawą tego stanu zdrowia, to my się zajmujemy jakimiś bzdetami w tej całej polityce. Na szczęście tego nie oglądamy, ale to nie trzeba tego oglądać, bo ta informacja zawsze do ciebie dotrze. No słuchaj, włączysz Facebooka i każdy pisze, nie? Uruchomisz YouTube'a, każdy o tym gada, no więc to nie to, że telewizor, no te informacje są wszędzie. Z kimkolwiek rozmawiasz tylko. Tak. Ja też wczoraj rozmawiałem z zasiadki na działkach z sąsiadem, nie byliśmy blisko, na odległość paru metrów i też mówi, no, że jest to trochę dziwne, że jest to wszystko trochę rozdmuchane, że jest to sprzeczne z taką po prostu logiką, no prawda, no widzicie przecież to też, nie? I z drugiej strony, że doprowadza się Polskę, jeśli to nie będzie bankructwo, to będzie naprawdę wielki kryzys i to mnie ubolewa. I jak w ogóle, słuchajcie, mogą politycy mówić coś takiego, że te czasy, które już były, to już nigdy nie wrócą. No to co? To znaczy, że co? Że oni już taki sobie scenariusz wymyślili i było dobrze, a teraz zróbmy, żeby było źle? No przecież zawsze chodzi o to, żeby robić jak najlepiej. Po to wybieramy rząd, po to głosujemy na posłów, na prezydenta, żeby ci ludzie pracowali dla Polski. Przecież oni nie pracują dla siebie, przynajmniej taki mają obowiązek, żeby pracować dla Polski, żeby polepszać stan nas wszystkich tutaj dookoła. No to chyba nie widzą innej możliwości po prostu. Nie wiem, czy nie widzą, tylko zajmują się czymś innym. No, no to na pewno, no. Tak. Ale to są, słuchajcie, moje zdanie, do Renda możemy mieć inne, więc nie przejmujcie się tym. Jak chcecie mnie hejtować, to mnie hejtujcie, ja już się też tym nie przejmuję. Ja zawsze chcę wierzyć, że ludzie chcą dobrze i robią to, co chcą, to, co mogą, ale podejrzewam, że czasem za bardzo wierzę w politykach. No, było już tyle powodów, że można się było przejechać. No, choćby dzisiaj na chwilę włączyliśmy telewizor i któryś z polityków w Sejmie mówi, że zarzuca, polityk opozycji zarzuca partii rządzącej i gada mądrze. Słuchajcie, każde jego słowo po prostu jest mądre i wydawałoby się, że ma 100% racji. Tylko że ja mówię do Dorendy, Dorenda, jeśli on byłby teraz po drugiej stronie, to pewnie by robił dokładnie to samo, co robią politycy, którzy rządzą krajem. No więc każdy się teraz chce na czymś wybić. No, ktoś wam będzie słodził, ale jak już dojdzie do władzy, to będzie robił i tak to samo. No. Ale są też pozytywne informacje. Dorenda sprawdzała statystyki holenderskie, tak? No tak, tak. Ogólnie nie musiałam sprawdzać za bardzo, bo ogólnie staram się trochę śledzić, jak tam sytuacja się rozwija. I już od tygodnia się mówi o tym, że wydaje się, że liczba nowych przypadków mniej rośnie. Mm-hmm. No i faktycznie teraz już dobrze widać, pokażę taki wykres, takie dwa wykresy. To są artykuły z internetu, linki wkleimy w opisie. No tak, wszystko jest po holendersku, ale wykres można ale oglądać. Wykres można. Tutaj mam wykres liczby śmierci każdego dnia w ostatnim miesiącu, czy trochę więcej, w związku z koronawirusem. No i tu wyraźnie widać, że w Holandii ta liczba już nie rośnie i nawet troszeczkę spada. Także to by świadczyło o tym, że szczyt właśnie minął. Tak, dokładnie. A powiedz, ile było... I tutaj liczba nowych przypadków w szpitalu. No to oczywiście mogłoby być jakieś ograniczenie, że nie ma miejsc w szpitalu, więc przyjmują mniej ludzi. A ty możesz jeszcze przeczytać w szczycie, ile było zgonów dziennie? W szczycie było dziennie trochę ponad 140. I takich słupków, gdzie było ponad 140, jest 5. Tak, nie 4. 3 i 1 dotyka. 3 wyżej i 5 powyżej 120.
A wczoraj już, na przedwczoraj? Trzeciego jest ostatni dzień, kiedy już 101. Mamy tak, pełne dane 101. Także maleje. To, no tu jak podają te dane, to piszą, że to jest dlatego, że właśnie ludzie zostają w domu, nie podają ręki, trzymają odległość i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że tak jest i że to wszystko faktycznie pomaga, więc miejmy nadzieję, że w Polsce też pomaga. Dla Polski nie mam takich danych, więc nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Mniej więcej w tym samym czasie to było wprowadzone w Holandii, że mówili ludziom, że ludzie zaczęli to przestrzegać, a i w Polsce było wprowadzane te różne ograniczenia i zakazy. Więc no, może w Polsce też niedługo zobaczymy w statystykach taki sam trend. Na razie wszyscy mówią, że szczyt przed nami i może nastąpić w święta, po świętach. Tak. Zobaczymy, święta są już za tydzień. W Holandii jest ta różnica, że ogólnie zaczęło się prawie tydzień wcześniej i to w tej pierwszej prowincji, gdzie się zaczęło, już wcześniej wprowadzone różne ograniczenia, więc tam już wcześniej też widać było, że jest po szczycie. A jak się nazywa ta prowincja? Brabant, Noord-Brabant. Okej. Okay. Noord-Brabant, północny Brabant. Brabantia. Północna Brabantia. Okay. I tam, więc to oczywiście też ma wpływ na ogólne liczby, bo tam było i jest nadal, z tego co wiem, najwięcej przypadków. Ale jednak, miejmy nadzieję, że po prostu to co robimy, to ma jakiś wpływ, ma sens, tak, i trzymajmy się, a ja jeszcze, o ile to jest możliwe, tych wszystkich ograniczeń. Ja też dotarłem do takich informacji, głównie na YouTubie, z zagranicy, to były i z Francji, i ze Stanów Zjednoczonych, że lekarze, naukowcy zaczęli testować jakieś leki, ale to są, słuchajcie, leki, które już są od wielu lat na rynku, po prostu łączą jeden lek z drugim lekiem, z jakimś antybiotykiem, i najpierw zrobili na próbce, zdaje się, 80 osób, teraz na 300 osobach i mają praktycznie 100% skuteczności w leczeniu wirusa. Także to też jest bardzo pozytywna informacja, bo to jest ciekawe, że ten lekarz w Stanach dostał poparcie od prezydenta Trumpa i druga ciekawostka, że cała terapia jednego pacjenta kosztuje $20, co w Stanach $20 to jest, nie wiem, jak 2 złote u nas, to jest po prostu... Ale o tym to w takim razie ja właśnie czytałam tylko tytuł, że Trump popiera jakiś lek, który wcale nie jest... Albo nie jest udowodnione, albo jest udowodnione, że nie działa. No, nie zostały próby. Ty to tylko szybko widziałam. Zostały gdzieś próby przeprowadzone. Więc... Ja wam ani nie podam linku, ani nie powiem wam, co to za lekarz, ani nie powiem wam, co to za lek. Specjalnie tego nie zrobię, bo nie chcę tutaj rozsiewać jakichś informacji. Możliwe, że to są informacje w jakiś sposób też przemanipulowane przez internet. No. Ale słyszałem o czymś takim. Dla mnie to jest pozytywna informacja. Jeśli was to interesuje, to na pewno bez trudu dotrzecie do tych informacji. Pozytywne po prostu dlatego, że to straja pozytywnie, że uda się może znaleźć jakieś leki. Szczególnie, że słuchajcie, my z wirusami i również z koronawirusami żyjemy już od początku naszego istnienia. Jak człowiek zaczął chodzić po świecie, to te wirusy razem z nami zawsze były. No. One w pewien sposób też współpracują z ludzkim organizmem. Jakkolwiek można to nazwać, to taka jest prawda. Tak. Tak samo jak i bakterie, prawda? W przewodzie pokarmowym mamy ponad kilogram bakterii, które za nas trawią. Dopiero te części, które już są podzielone, wchłania organizm. Bez bakterii byśmy po prostu nie byli w stanie się wyżywić. Dobrze, nie przedłużamy, kończymy. Wszystko będzie dobrze, kiedyś. Będzie, nawet już za niedługo, zobaczycie. Chyba, że politycy to spieprzą. A na razie niestety moja intuicja mówi, że są na dobrej drodze. Tym małym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami i życzymy wam miłego weekendu i wesołych, miłych, rodzinnych, ale przyjemnych też miłego tygodnia. I miłego tygodnia, i miłego przygotowania do świąt i stania w krótkich kolejkach przed Lidlem lub Biedronką, bo w innych sklepach jest tak drogo, że lepiej nie wchodzić. Tu, szczególnie tu na Kazimierzu, po prostu w tych innych sklepach to jest chyba wszystko razy dwa, albo tak podrożało, jak byliśmy teraz 2 miesiące poza Polską.
Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem. Dzisiaj też trzeba zrobić jeszcze zakupy jakieś, tak. Bo prawie nic nie mamy w domu. Nie gadaj już, kończ już z gadaniem. Ile można gadać? Pożegnałaś się? Cześć. Cześć.